Siema, hejo, dzisiaj fajny dzień. Przyszła okleina na Raptora z SM Stickers. Dzięki SM Stickers właśnie Kuba ma fajną okleinkę na Raptora, czyli szykujemy Raptora na targi. Jadę teraz po Tomka, jedziemy na garaż i będziemy oklejać Raptorka Kuby. Kuba dostał ode mnie jeszcze skarpety na amortyzatory. Nowe manetki i zobaczymy, co tam jeszcze Tomek załatwił, może jeszcze handbary załatwił. No i zobaczymy, co z wydechem da się zrobić. Czyli na targi szykujemy Raptora, tymczasem nara. A Tomek, no wszystko mamy, słuchaj. Siema. Koszulki wam jeszcze dałem z Lita na targi i co jeszcze? I po smyczce. Czekają na was na targach jeszcze koszulki Lita w rozmiarach różnych. Będziemy konkursiaki robić. No i smyczy dużo, koszulek też dużo, około 50 sztuk. Czyli będzie co rozdawać. Oprócz tego kalendarze, plakaty, wlepy. Wlep to prawie 1000 zbierzemy. Także każdy zostanie obdarowany, także spoko, nie martwcie się. No i live'y będziemy czaskać. Ciekawy jestem tej okleiny z tyłu, którą tam właśnie wrzuciłem. Z SM Stickersa. Tomek! Co ty dzisiaj taki wczorajszy? Chory jestem. Chory jesteś? O kurde, to jeszcze bardziej będziesz chory po oklejaniu. No to czekajcie na... Nawet mam strój z krzata. Jaki? O. A czemu taki? Bo mi zimno. Aha, jest strój z krzata. No to podobnie jak i ja. Obydwoje mamy strój z krzata. Dobra, lecimy na garaż. Tomek, tylko ostrożnie, żebyśmy nie wybombali gdzieś w coś. Byłeś u fryzjera już? Nie, przed targami? Ale idziesz, nie? Kuba też? No, będzie się działo. No słuchajcie, Kuba chory jest, także szybko musimy się uwinąć, zrobić akcję taką z okleiną. No na pewno Kuba by chciał też w tym uczestniczyć, no ale co? Chcieliśmy taki myk zrobić, żeby oklejać na targach, nie? Ale to kurde by słabo to wyglądało, także... Wolimy dzisiaj. Dzisiaj jest czwartek, ostatni dzień przygotowań na targi, a... Mam nadzieję, że do piątku, do jutra Kuba będzie się dobrze czuł, bo w sobotę o 5 pobudka, gdzie? Wcześniej musimy wstać, bo musimy się, łojeny, już 5:30 musimy jechać po lawetę, to będzie się działo. I słuchajcie, i przyszło siedzisko od Szczepana, tapicernia, DS tapicernia, wbijajcie na Facebooka do niego, zobaczycie, jakie piękne obszycia robi. A z tego to będzie osobny odcinek ze skutera i z siedziska. Dzisiaj będę też kręcił. Tomek, oklejamy z bąbelkami, Kubie? Bez bąbelków? A bąbelki takie modne są ostatnio. No modne bardzo są. Ale nie, postaramy się dobrze zrobić. Lada moment, zobaczycie efekt końcowy. Ile? Półtora miesiąca stoi, tak? Półtora miesiąca, nie? Odpali? Nie odpali. Nie odpali. Jakby... Się pochwaliłeś. Ale na targach nie musi palić. Prądu nie dostaje. A, to jest ta wada. Ty, to jest to... Z tą stacyjką. Czy to było przy akumulatorze? Chyba przy stacyjce. Albo przy aku. Jest tu coś luźnego, słuchajcie. Nie ma jeszcze prądu. Tu po prostu jest coś, albo jest co w tym kluczyku. O, teraz jest. W kluczyku coś, wiesz? Jerry pisał, że w kluczyku coś. No. O, widzisz? Znowu. Jakby albo tutaj, bo słychać było, jak szczeliła klema. Nie ma prądu. Spoko, spoko. O, widzisz? Tu coś klema? Jest. Klema? No, patrz. Luźnie? Widzisz? No, coś tu i tu. To jest ten. Sztuk, jak coś robi. I znowu. Gdzieś, no? Czekaj, ja to. No, teraz. Nic. No? Nie. A słychać, jak odbija. No. O, w ogóle nie ma styku, wiesz co? Ewidentnie. O. No, widzisz, pali od kopa.
co trzymasz? Czyli nie w celi, tylko... Tu jest jakiś problem na kamerę. Ale to będziesz opanował. No to na strzała pali, no. Akumulator jest dobry. Tylko z kablami coś jest nie halo. Dobra. Zobaczymy, jak okleina wygląda. Tomek jak zwykle coś kombinuje. A, bo jeszcze mamy coś do Raptorka. A, sprzeciwał nas. Co ty chcesz mi pokazać? Ale to się otwiera tak. Ale będzie potrzebne. Nic nie będzie potrzebne. Bierzemy się za oklejanie. Ale to mogłeś już ściągnąć tego Red Bulla. Ja bym wypchnął cebulę, a wepchnął to do środka. Wtedy nie będzie nam wiało. No dobra. No musimy go zrobić na bóstwo dzisiaj. Ale jak to zrobić? To nie wiem. Ale brzydka ta pokrywa, panie. Tomek, pasta polerska musi być. Trzeba to wypolerować wszystko. Co? No co? Silnik. Wszystko. Nie wiem, czy my dzisiaj z tego bóstwo zrobimy, ale jakoś będzie wyglądało. Wjeżdżaj tu na garaż. Ostro i zdecydowanie. Ja się biorę za oklejanie. Tomek, nie wiem, co będzie robił. Skubany zaczyna wyglądać, nie? Powiem wam, że ta okleina z SM Seekersa tak się klei, jest taka gruba. Tu nam tylko pozostanie po prostu tutaj, jak są te krawędzie, opalarką zrobić, ale no nie mamy tu prądu, ale sobie zrobimy to w sobotę. Na targach weźmiemy opalarkę. Zresztą tam będzie wysoka temperatura, to samo dojdzie. Nie no, niesamowicie się to klei, super. Uwa, Maciu, to wkręcił. Coś ty tam zrobił. Tomek, widzę, tutaj zdają się. Co robisz? Lusterka odkręcasz, manetki będziesz zmieniał, tak? Handbary to przychodzą, czy nie dałeś sobie rady z handbarami? Ktoś wkręcił tak, że wyciągnąłem całą tą. Muszę przyjechać tu z kombinerkami, bo nie wziąłem kombinerek. No, a podobno cały osprzęt wziąłeś. Patrzcie, a mi tak idzie z okleiną. Lewa, prawa. Boki. Tu ktoś, poprzednik zjechał. Plastik jest za krótki. Nie wiem, czy to będziemy ucinać. Przyciął go, bo ten pewnie jak wstawał. No. A tu ma wygięte i dotykał tym. Tak, na ośce latał i tutaj są krótsze plastiki. Ale plastiki w dobrym stanie. No nie popękane, ale pozierane. Tomek pokameruje, jak tutaj ten lewy błotnik będę robił. Tomek, pokamerujesz? Chodzi o to, żeby pokazać, jak ten, jak ta okleina w ogóle się sprawuje. Patrzcie, dlaczego mówię, że ta okleina jest zawodowa? Jest tak gruba, słuchajcie. Żadne bąble nie wychodzą. Tak jak mówię, nie korzystamy z żadnej opalarki. Teraz już na syku będzie chyba, co? Już lepiej, nie? Lepiej. Czekajcie, o. Nawet jak nam się zrobi jakiś pęcherzyk, to szybko odklejamy i do. Tamta strona lepsza. To lepiej. Tak, to nie wiem gdzie. Jakbyś mógł mi podpowiedzieć. Ten element. To chyba nie, tu nie. Myślisz, że tu? Nie, tu nie. Ja bym stawiał na przód. Tutaj trochę wytchniemy już. Okay. Tu dopasuj.
Tak, nie. Tani, tak. O, dobrze. Tak, no. Gites majonez. Dobra, to ja już wiem, co mam robić dalej. Dobra, dzięki. A ja rozcinam to. A ty rozcinaj. Aha, to będziesz rozcinał manetkę? O, nie chcę zejść. Tak jest tu. Może na jakiś silikon może. Weź tu przetnij ją, cholerę jasną. Natnij. Zielone jak leśny ludek, nie? Czarne tu przyjdą. Jakie? Foxa, nie? Foxa. No na waszych oczach Raptor pięknieje normalnie. Nawet będą te fluo lampy pasować, wiecie? Fajne są te fluo. Taki będzie, no, jakby to powiedzieć, taki bandyta. Bandyta. Powiem wam, że generalnie najgorzej tutaj ten przód wpasować. Znaczy, wpasować może jest łatwo, ale z przyklejeniem będzie gorzej. Tutaj jest na łamaniach ta folia. No ale co, no jadę, no. Powinno być dobrze. Tomek jeszcze próbuje malowanie felg załatwić, ale niestety nie da rady. Ja wam powiem, że okleina, nie, tą, którą zrobiłem na Raptorze, zajęło mi to niecałe pół godziny, żeby to przykleić. Bez żadnych bąbli, bez opalarek, bez niczego. Czyli polecam tą okleinę z czystym sumieniem, możecie brać. Ceny są przystępne, nawet na Chińczyki produkują nakłady, po prostu na wszystko, co byście nie chcieli. No wiadomo, jakieś egzemplarze takie bardzo nietypowe, no to nie ma oklein, nie mają szablonów, ale powiem wam, okleina jest zawodowa, nie? Petarda. Tomek, jesteś pod wrażeniem, co? Mojego oklejania, czy nie? Jak nigdy, nie? Jak nigdy. Jeszcze trochę trzeba będzie w tego Raptora zainwestować, nie? Felgi pomalować, doprowadzić silnik do porządku. Nawet takie jakieś szkiełkowanie by mu się przydało, ale chyba tego nie będziemy robić. Rama do malowania by się też przydało robić, ale tego nie będziemy robić. Na razie niech Kuba jeździ, może po prostu po tym sezonie na zimę się go gdzieś wstawi i się to wszystko porobi. Na razie Tomek tutaj wszystko czyści. No, ale będzie lalka. Mamy finish, wyjeżdżamy Raptorem. Dawaj Tomek, wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy Raptorem. Tu jest ciemno, wyjedziemy, będzie jasno. Skarpety są założone, manetki są założone. Handbary jeszcze tylko przyjdą. Bo ktoś już... Aj! Co? Nie. Opony jeszcze do czyszczenia zostały. Okleina tak siedzi. Nie, no ładnie wygląda. Tak w pełnej okazałości wygląda Kuby Raptor 250. Tyle ile mogliśmy, to zrobiliśmy. Może mu się spodoba, nie? No może mu się nie spodobać. Tyle pracy włożone. No nie będzie. Wydech nawet odrestaurowaliśmy. Bez wymiany. Kuba vlog. Tomek będzie odpalał. Do zobaczenia na targach. Hejos! Jestem ciekawy, jak Kuba zareaguje na tą robotę, którą tutaj zrobiliśmy. Jestem po prostu rozwalony tą okleiną, nie? Z szybkością oklejania. W ogóle w takich niedogodnych miejscach nawet, nie?
co. Także polecam, jeszcze raz na koniec wam powiem, SM Stickers, tak jak macie tutaj wlepę. Zamykamy garaż i spadamy. Elo.